po raz czwarty w najstarszej żorskiej parafii zorganizowano średniowieczny jarmark. W programie znalazły się spotkania z kulturą średniowiecza, występy artystyczne, konkursy z nagrodami, testy nowe menu i wiele innych atrakcji. Ponadto przeprowadzono pierwszy konkurs wiedzy religijnej, jeden z 10, w którym do wygrania była dwuosobowa wycieczka do Pragi. Jak zawsze jarmark rozpoczął przemarsz orszaku z gigantami patronów parafii, czyli świętymi Jakubem i Filipem. Wokół placu kościelnego rozstawiły się stylizowane kramy średniowieczne, w których można było kupić m.in. wypiekane raz w roku ciasto Filip i Jakub. Inne atrakcje to występy żorskich wokalistów, zespołów Carpe Diem i Villanella z Miejskiego Ośrodka Kultury, iluzjonisty Tomasza Kabisa oraz umuzykalnionego wikarego księdza Henryka wraz z gośćmi. Po mszy wieczornej rozlosowano nagrody w loterii. Zabrał, może dać, nie wiemy.